Siemanko, tutaj Żupr. To ja już mam na zegarze godzinę 6, jakiś kwadrans po. No i znajduję się w pięknej miejscowości w Sanoku. I wiecie co to oznacza? Że po prostu zostawiłem wszystko i wyjechałem w Bieszczady. No powiedzmy prawie wszystko, bo mam jakiś 25-kilowy plecak z całym moim dobytkiem, żeby w tych Bieszczadach przeżyć. Jest namiot, jest śpiwór, jest wszystko. No, ja teraz patrzałem, czy w ogóle jest jakiś autobus do Ustrzyk Górnych, no ale no nie ma, więc będę musiał w tamtym kierunku łapać stopa. Dopiero słońce wschodzi, o, więc pewnie przez godzinę mogę nic nie złapać, bo wiecie, no jest ciemno, to na stopa nie biorą. No zobaczymy. Widzicie to? Ten kciuk? To jest piękne. Tyle po prostu miesięcy przerwy od jakiegokolwiek stopowania. Znów można spróbować. Może akurat mnie tu wezmą. A ty do ronda, gdzie na pewno już jest nalesko, ma o kilometr, ale może tutaj się ktoś po prostu zlituje nad piechurem. I już będę podążał w kierunku Ustrzyk. Oby. A Siri po prostu sam cieszy. Ale pięknie, dosyć sprawnie udało mi się złapać stopa z taką przemiłą panią, która zabrała mnie do Ustrzyk Dolnych, czyli powiedzmy już tak w połowie drogi, połowa sukcesu. Spoko babka, w ogóle też się śmialiśmy, bo do niej jakaś znajoma Aga przyjechała i ona akurat ją zawoziła na autobus do Katowic, no a mnie teraz zabierała z powrotem tutaj, nie, więc śmiesznie nawet. Ja już to czuję troszeczkę zimna. O, czuć Bieszczady, więc jeszcze fajnie, zobaczymy jak tam na górze będzie. Ta pani gadała, że będzie wiało dzisiaj, będzie mróz. Ufam jej, no bo tu żyje pewnie całe swoje życie. No, ja jeszcze łyczek cywilizacji na obudzenie się. Pojechałem tym autobusem, udało mi się usnąć na pół godziny, ale potem gościu mi uderzył w siedzenie, bo się musiał rozsiąść. No i mnie obudził, no i tyle. Ale wam powiem, pogoda ładna, jak tutaj z Sanoka jechaliśmy. Kurde, górki normalnie, jeszcze wschód słońca. Ale pięknie. No ja mam do wyboru, albo teraz będę śmigał kolejnym stopem. To znaczy dojdę sobie teraz do skrzyżowania. Tam na drogę na Ustrzyki Górne. No i będę na przystanku. Jeżeli nie uda mi się do tego czasu złapać stopa, no to ja pojadę sobie autobusem. Jeżeli mi się uda, no to pojadę po prostu autostopem. Zobaczymy. Sobie nie zależy mi jako, więc, ale jak się trafi, czemu nie? Już zaczyna pizgać. Też tak mi się zdaje, że te ostatnie 14, dosłownie 14 kilometrów do Ustrzyk Górnych, tam gdzie mam zacząć dreptać, o, po prostu będzie męczarnia. Jest 9, w sumie idzie dobrze, ale już chciałbym być już odrobinę dalej. Albo w samochodzie, żeby ciepło było. No i w końcu Bieszczady, w końcu koniec cywilizacji i 7 dni drałowania przede mną i spania w chatkach czy namiotach. To za mniej więcej 5 godzin będę tam, gdzie chcę sobie przekimać dzisiaj.
się przygotować, bo jednak jest za ciepło. Powyjmować wszystkie klamoty. Dzisiaj nie będą mi potrzebne. Portfel też sobie gdzieś schować. I tyle. No, powiem wam tam, że może kryzys nie był, bo w sumie ile tam z 15 minut czekałem, ale tam na tym rozstaju dróg, gdzie czekałem na ten ostatni autostop, to było zimno. Było czuć. Ale tu już jest spoko. Nawet na tablicach tutaj na drodze pokazuje koło zera, koło 1 stopnia. Moim planem na dzisiaj to jest dojście do Krzemieńca, czyli na trójstyk Słowacji, Polski i Ukrainy. To jest taki mój plan pierwszy. No a potem sobie graniczny będę tuptał powolutku do przodu. O, ale teraz jest fajnie, cieplutko. Trzeba się uzbroić. Pod turystycznemu. To już nie trzeba na twarz. Wirusa w Bieszczadach nie ma. O, stylowa musi być.